Cześć, witajcie w kolejnej epickiej bitwie. Dziś wystąpi Greg 654 z klanu PMHC na jagdpancerze S100, czyli niszczycielu niemieckim tieru 10. Bitwę już pewnie na nim widzieliście w moim wykonaniu, a teraz pokażę nam bardzo dobrą bitwę właśnie Greg. Tryb spotkaniowy na Erlenbergu. Greg wybrał, powiedzmy, pierwszą linię, czyli dosyć bliski dystans i kontakt z przeciwnikami. Jak najbardziej słuszna decyzja. Teraz poszedł strzał w jagdpancera z drużyny przeciwnej, który przed chwilą zniknął. Jak najbardziej dobra decyzja. Jest mało prawdopodobne, żeby on nagle zmienił lokalizację. Jest po prostu szansa, że taki strzał w ciemno miał prawo wejść. Nie ma w tej bitwie arty, co jest bardzo dobrą wiadomością dla Grega. Nie będzie się musiał przejmować pociskami z nieba, natomiast sam praktycznie jest artylerią naziemną, bo jego strzały potrafią zadawać kolosalną liczbę uszkodzeń. Teraz Greg załadował hity, czyli pociski premium. Sam jakiś czas temu uważałem, że gra APK-ami jest ciężka, natomiast teraz troszkę zmieniam zdanie. Te APK-i nie są takie złe i w sumie amunicja premium aż tak bardzo w tym czołgu nie jest potrzebna. Aczkolwiek jak najbardziej tutaj nie potępiam Grega, bo faktycznie te APK-i mają jakieś takie tendencje do dingania w dziwnych momentach, aczkolwiek i hity mają swoje wady. Ewentualnie jakiś tam strzał, jakiś pancerz warstwowy czy gąski może się skończyć strzałem za zero. Na razie nie ma przestrzału. Greg nie chce wyjeżdżać dalej, bo tam może coś się czaić jeszcze na górce, ale rusza do przodu. W międzyczasie zrobiło nam się 2-4. Ta strona wydaje się już być w miarę bezpieczna, ale to tylko złudzenie. Mamy T3-4, strzał, słabe obrażenia jak na to działo, czyli słabe obrażenia losowań, rozwalone działo, ale mamy 2000 obrażeń cały czas. Greg strzela z hitów, akurat te cele, które strzelał, kompletnie nie było to potrzebne. Natomiast być może na przykład był przygotowany na strzał w kompletnie inny cel. Teraz IMX-a 50B również wystarczyłoby zwykła amunicja, ale Greg cały czas strzela ze złota. Teraz bardzo dobre skontowanie pancerza, jeden strzał udało się dingnąć i tutaj próbuje go MX-50B mocno nadwężyć z HP-ków. Udało mu się, to zostało 1000 HP, lew na dobicie, ktoś go dobił, szkoda, nawet było pestki, także Greg nawet niespecjalnie się decydował na strzał, szuka jakiegoś bardziej soczystego celu, który będzie mógł po prostu mocno szarpnąć. Jak pancer stoi, jak najbardziej trzeba go dobić, bo może zrobić krzywdę drużynie. Strzał w dolną płytę, udało się, 6-6, 2200 obrażeń, także nie za dużo. Kolejny ogryzek, z którego dużo nie da się narobić, ale jeszcze długie przeładowanie. Na razie bitwa wyrównana 6-7, ale widzimy, że lewa flanka praktycznie pada, już padła i tam jej broni lew i jagdpancer S100. Także jeszcze tragedii nie ma, jeszcze może trochę pożyje. Z tej strony udało się zamieść i trzeba po prostu wracać na drugą stronę. Oczywiście powrót tym kolosem nie jest taki prosty, bo nie rozpędza on się do żadnych konkretnych wartości. 7-9, Leopard PTA, cel oczywiście, który z pocisku premium, szkoda po prostu kasy marnować, jak najbardziej z APK wszystko to by wchodziło. No ale być może, mówię, Greg może był przygotowany na jagdpancera S100, chociaż w tej bitwie ja osobiście bym złota chyba nie używał. Dużo po prostu jest ósemek, dziewiątek, a tamta penetracja na spokojnie
na spokojnie wystarcza. Pociski premium, no to tak naprawdę IS-7, który może stwarzać duże problemy, i czołgi tego typu, może Maus jakiś skontowany, natomiast reszta czołgów spokojnie można strzelać. 7 do 12, 8 do 12, nie za dobra sytuacja. Teraz ładny strzał w tego MX-a, mamy dwa fragi, 3,5 tysiąca obrażeń, a tu nam się kończy bitwa, mamy 9 do 13. Greg już napisał good game, także praktycznie mentalnie spisał tą bitwę na straty. Ale trzeba walczyć, nie ma lekko. Praktycznie nie powinniśmy mentalnie odpuszczać żadnej bitwy. To jest duży błąd, powiedzmy taki psychologiczny, jeśli bitwę poddamy, ale jeśli uwierzymy w pewnym momencie w zwycięstwo, no to wtedy może nas nieść to, powiedzmy taki dopalacz na fali. Ale Greg nie rezygnuje, będzie jeszcze walczył, ponieważ tutaj wrogowie kapują, to trzeba to zbić. Udało się tą ST1 ładnie trafić, mamy już 4,5 tysiąca obrażeń. Baza jest ciągle kapowana, także Greg nie może się ruszać z miejsca. I mamy jak pancera S100, który jedzie przez most, i ST1. Jeszcze ładujemy, ale może uda się trafić tego jagdpancera. Tak jest. Dolna płyta z podpałą, bardzo ładny strzał. W tym momencie przekroczone 6000 obrażeń. Widzimy szturm przez most tych jagdpancerów ST1. Cały czas sytuacja bardzo, bardzo trudna. Teraz jagdpancer będzie objeżdżał naszego bohatera. Także trudna sytuacja. Drugi jagdpancer jest z przodu. Nie jest lekko. Ładny strzał ze zgęszeniem w tego jak pancera, i teraz trzeba uważać na tego po prawej stronie. On tutaj powoli się wysuwa i flankuje Grega. Ten spróbuje się do niego przytulić, jak najbardziej dobra decyzja, żeby ukryć dolną płytę. Tamten zdecydował się na strzał, udało się zdingować bardzo dobrze. Strzał w dolną płytę, świetnie, 7700 już obrażeń, które widzimy. I zostały już tak naprawdę M103 i dwa razy T34, czyli spokojnie się udało to wyciągnąć mimo teoretycznej przewagi wrogów. Tamten jagdpancer również ładnie pożył i przytrzymał flankę. T34 wykończony, w międzyczasie pada drugi jagdpancer. No i teraz Greg zostaje na M103 i na T34, które jest pełne. Ale przy jednym strzale może jego HP bardzo szybko się ukrócić. Widzimy przekroczone już o 8000, także bardzo zacny wynik już jest w tej chwili, a jeszcze mamy sporo HP jeżdżących. T34, bardzo potężny strzał za ponad 1160, w tym momencie 9400 obrażeń, no to już nie są przelewki, naprawdę świetny wynik. Jeszcze mamy tą M103 i T34. M103 zbyt długo gdzieś tam kampiła, dlatego i teraz tutaj nie ma. T34 jak najbardziej do rozwalenia. Wystarczy jeden celny strzał. Apek tutaj sobie oczywiście poradzi bez najmniejszego problemu. Byle tylko udało się nie spodłować, bo później zbyt długi czas przeładowania, ale widzimy, że udało się wykończyć. 5 fragów, 9700. M103 z tyłu pojawia się w dobrym momencie, bo już po zakończeniu potyczki z tamtym, czyli teraz znowu 1-1. No ale zobaczcie, to jest kolos, jak pancer jest, to jest kolosalny, dlatego ciężko się nim manewruje, łatwo go zajechać nawet ichowikiem. M103 teraz tutaj wyjeżdża, Greg na nią wyjeżdża, zablokował się o murek, to się czasem zdarza. Zdingowany strzał, także lekko nie będzie, i teraz 20 sekund przeładowania, coś z tym trzeba zrobić. M103, mimo że pomarańczowa, to robi bardzo dobrą rzecz, czyli gąskuje teraz Grega, objeżdża go. Naprawdę zachowanie godne gracza jak najbardziej zielonego. Nie wiem, czy to był przypadek, czy nie, ale było to zrobione bardzo dobrze. I teraz tylko przeładować. Greg już ma przeładowane M103. Teraz już się nie popisuje i kończymy tą bitwę. Widocznych 10 tysięcy ponad obrażeń. Masterka, stalowa ściana i specjalista. Bardzo ciekawa
Bardzo dobra bitwa, ale widzimy, że tutaj jest 11 276 obrażeń, czyli pewnie ten pierwszy strzał jak pancera wszedł. Także naprawdę epicka ilość obrażeń. Widzimy expa, potencjalne obrażenia, no szacunek, naprawdę świetny wynik. Sam chciałbym kiedyś wykręcić taką bitwę na jagdpancerze S100. Pozdrawiam, cześć.